Czy ty jesteś fanką takich komedii świątecznych, komediowych, właśnie lżejszych form filmowych? Ja muszę powiedzieć, że mam taki dosyć specyficzny gust filmowy, bo w ogóle nie lubię komedii, nie lubię komedii romantycznych, tych to chyba w ogóle najbardziej. Lubię filmy psychologiczne, dramaty, takie bardzo bliskie życiu, które mogłyby się rzeczywiście wydarzyć. A komedie romantyczne mają to do siebie, że one wiadomo, jak się zakończą. I te spotkania, te losy bohaterów są zazwyczaj takie bajkowe i w świecie rzeczywistym nie do końca wydaje mi się, że mogłyby się spełnić, wydarzyć. Czego dzisiaj oczekujesz po tym filmie? Nie boisz się, że się zawiedziesz? Nie, tak jak mówiłam, to nie jest do końca mój gatunek, dlatego po prostu zamierzam sobie trochę odpocząć.